Witam Państwa bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Ela Krzyżaniak. Witam Cię. Witam wszystkich, Ciebie również, Macieju. Bardzo cieplutko w nowym roku. Mamy nowy rok, mamy zmiany, nową energię, mamy numerologiczną szóstkę z roku. Co nam przyniesie nowy rok? Wiesz co, ja może tak, ja nie chcę być żadną wyrocznią, ale chcę się z Wami podzielić tym, co się zadziało w moim życiu, dlaczego to się zadziało, jak to się zadziało. I jest to po prostu dobra nowina. Jakiś czas temu u siebie na vlogu napisałam, nagrałam na spontanie taki filmik, żeby poderwać wszystkich do tego, żeby dzielić się dobrą nowiną, ponieważ jest przytłaczająca ilość takich negatywnych filmików, gdzie gdzieś mi się tam włączyło przez moment, jak ktoś się szarpie z policją i tak sobie myślę, wyłączyłam to, bo czułam, że mnie to przydusza, natomiast wiedziałam też, że dobrze jest wiedzieć, ale gdzieś tam te dwa światy mi się tak mocno zderzyły, że jednak mam świadomy wybór, wolę kreować to, co jest im plus, coś, co mnie nie przygniata, tylko powoduje, że mnie to raduje. W związku z tym nagrałam taki filmik o tym, żeby dzielić się dobrą nowiną, żeby tam, gdzie można wchodzić bez kagańcy, nagrywać te miejsca. Okazało się, że to nie jest takie proste, bo jakbym na przykład chciała jedną, czy drugą, czy trzecie miejsce zarekomendować, to się okazuje, że bardzo szybko tam jest sanepid. W związku z tym stwierdziłam, że podzielę się inną dobrą nowiną, tym, co dzieje się w moim życiu. I chciałam pokazać, jaka jest prosta ta droga i że każdy, z kim zagra to, po prostu może sobie gdzieś tam z tego wzorca przez moment wchłonąć w siebie, przetworzyć przez siebie i iść dalej. Ja chciałbym Cię troszkę podpytać o to, jakie zmiany mogą zajść na nowy rok, bo często mówimy o takich zmianach noworocznych, o postanowieniach, ale ciężko je wdrożyć w życie. Co możemy zmienić w swoim życiu na nowy rok? To jest pewna granica, którą możemy przekroczyć, albo pozostać dalej w energii starego roku. To ja powiem tak. U podnóża starego roku dokonałam bardzo wielu zmian, które właśnie chciałam zaproponować, co spowodowało, że z zupełnie inną świadomością weszłam w nowy rok. Oczywiście w dużym cudzysłowie, bo wszyscy wiemy, że to też jest przesterowane, ten nowy rok. I tak naprawdę ten nowy rok może być każdego dnia. Ja powiem tak, przytrafiło mi się coś niesamowitego, dlatego że od czasu do czasu lubię stanąć na murku tego mojego labiryntu życia, popatrzeć sobie z tego balkoniku, o co tutaj chodzi. I tak się wydarzyło, że te 2 lata, wiadomo czego, spowodowało, że ja też nie miałam na przykład warsztatów. I po jakimś czasie, po tych 2 latach, pojechałam na jedne warsztaty, drugie warsztaty. I poczułam coś takiego bardzo osobliwego, że z jednej strony widzę cały czas te piękne dusze, ale z drugiej strony widzę ciała w dużo gorszym stanie, bo dużo więcej otyłości było na tych salach, szarości, uczucia ciężkości, przygnębienia. Tak nam to szarpnęło i tak przyznam się szczerze, że poczułam, że to, co robię, jest jak gdyby. Czułam, że to jest na chwilę, a że kiedyś zostawało głębiej, że łatwiej mi było dotrzeć do serca drugiego człowieka. Zaczęłam się zastanawiać, o co tutaj chodzi, i nagle zobaczyłam, wracając z warsztatów sama za kółkiem, lubię ten stan bardzo, bo trawię wtedy wszystko, co się wydarzyło. Zobaczyłam, że mówię o tym, co zawsze trąbię, o 4 głównych źródłach energii, o jedzeniu, piciu wody, śnie i oddechowi, tak? Mówię o oddechu, cały czas o tym oddechu trąbię. I teraz nagle na tych warsztatach uświadamiam sobie, że tak, pijemy skandaliczną wodę, oddychamy skandalicznym powietrzem, skandalicznie się odżywiamy, choćby nie wiadomo, jak się starać, jest bardzo trudno teraz skorzystać z tego, żeby to było takie, jak ciało nasze potrzebuje, żeby naturalnie wydobywać swoje możliwości z tego ciała. Z całego ciała, z każdego organu, włącznie mózgu. I co z odżywianiem, co ze snem. I słuchaj, to jest niesamowite, ale jak ktoś jest
Ja to wiem, ja to czuję sobą. Jak ktoś jest w świetle i ma czyste intencje pomocy sobie, podniesienia sobie jakości życia, z miłości dla siebie, chcąc tego doświadczyć i automatycznie się dzielić, bo mamy wiele jak gdyby podosobowości ludzi, ale jest też bardzo duże grono ludzi, którzy przebudzili się w tym, że składają świadectwa, bo to obecnie jest najbardziej nam potrzebne. Czyli my nie mamy nauczać, my mamy dzielić się doświadczeniem, prawdziwie, nie ubierać w jakieś niepotrzebne kolory, po prostu powiedzieć o tym, jak jest, pokazać naszą rzeczywistość. Im więcej będzie takich konstruktywnych opowieści o życiu, jak je doświadczam, tym więcej będzie ludzi, którzy to usłyszą i nie mając odpowiedzi w sobie, być może dostaną w postaci takiego nagrania tą odpowiedź, bo jeżeli my mówimy w prawdzie, to zawsze to dotyka ludzkiego serca. I do mnie w odpowiedzi przyszła jedna firma, w życiu bym się nie spodziewała, w ogóle z kapelusza to przyszło, nie będę opowiadała historii, jak jej zawiłeś, że to do mnie trafiło. Tak czy inaczej przeanalizowałam rynek, wybrałam określonej firmy filtr do wody i zaczęłam pić tę wodę i zaczęłam obserwować, co się dzieje z moimi roślinami, kiedy podlewam tą wodą, co się dzieje z moimi zwierzakami, kiedy piją już tylko tą wodę, co się dzieje z moimi włosami, kiedy myję tylko włosy w tej wodzie, coś niebywałego po prostu, coś niebywałego. Dżungla mi się zrobiła w domu, pies mi wyszczuplał, zrobiła mu się gładsza sierść, przyjemniejsza w dotyku, coś niesamowitego, niby z jednej strony, ale z drugiej strony taka oczywista oczywistość. 75% jesteśmy z wody. Jak bardzo ważne jest to, żeby nawadniać ten organizm. Nawadniać oznacza dostarczyć mu określonych potrzebnych mikroelementów, wypić odpowiednią ilość tej wody na masę ciała. To jest bardzo ważne, więc to wprowadziłam. Filtr powietrza testowałam. Kupiłam sobie takie urządzonko, które mi wytwarza w moim polu, słuchaj, 18 milionów jonów ujemnych na centymetr sześcienny, na 1,5 metra, jak gdyby żadne wirusy nie mają do mnie dostępu, a też jak mam jony ujemne, to wiadomo, że my jesteśmy zawaleni tym smogiem elektrycznym, jonami dodatnimi, więc na tyle potrzeb przyszła odpowiedź z jednej firmy, ale później mówię dalej, ale co z odżywianiem? I tutaj boom, naprawdę autentyczny boom. Dzielę się tym jak dobrą nowiną, ponieważ przetestowałam to na własnym ciele. Czuję się fantastycznie. Ja nie wiem, Maciej, czy ty to widzisz, ale ja autentycznie odmłodniałam. Ja nie tylko odmłodniałam zewnętrznie, ja przede wszystkim odmłodniałam wewnętrznie. Ja to czuję. Ja czuję, jakbym cofnęła się o kilka lat. Chcę mi się więcej. Jestem bardziej kreatywna. Pierwszym etapem, który zaczęłam, firma, nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwę firmy, bo tak, mogę? Tak, to tak, jest tak. Piękna w ogóle, fenomenalna historia. Jestem zauroczona tym i też czymś niesamowitym, co dzieje się z innego jak gdyby wymiaru. Wyobraź sobie, że firma jest rosyjska i ja nagle mówię po rosyjsku w głowie, kiedy jestem na szkoleniach i zostałam już uhonorowana i zaproszona, żeby prowadzić dla obcokrajowców szkolenie dla firmy APL GO. To wyobraź sobie, że ci ludzie, kiedy mnie słuchali, a byli rosyjskojęzyczni, powiedzieli w pewnym momencie tłumaczowi, że nie musi mnie tłumaczyć, bo wszystko rozumieją. Tak ja energetycznie i gestykularnie docieram, potrafię dotrzeć do serc. Zobacz, nawet języka, kiedy ludzie nie znają, to czują, co chcesz przekazać. I to są właśnie teraz takie czasy. I w odpowiedzi przyszła do mnie firma APL GO, która się zajęła praktycznie wszystkim. Pierwszym etapem, to jest w ogóle fenomen. Koleś Siergiej, Rosjanin, miał 12 lat, kiedy poszedł z kolegami do lasu i w starej chacince, takiej drewnianej, rozsypanej niemalże, znalazł księgę. Nie zrozumiał przekazu tej księgi, ale ona była zachowana. Kiedy miał 19 lat, wdrożył się w temat, okazało się, że tam były takie szeptuchy, receptury na to, jakie zioła, korzenie, kory drzew, słuchaj, warzywa, owoce, dobrać i skondensować, żeby to żeby organizm wrócił do równowagi. I ten człowiek, mając 19 lat, się w to wdrożył i stworzył firmę APL GO. I teraz uwaga, tak często coś, co jest łatwe, tak podane, wydaje się za proste, żeby działało. A ja wam powiem, dlaczego to działa.
ten Siergiej podpisał umowę z firmami, to się nazywa Bara Herb Stowarzyszenie, które skupuje z całego świata, z eko, bio, upraw, czyste właśnie zioła, warzywa, owoce, korę różnych drzew. Kondensuje to w takiej technologii włoskiej, którą z kolei odkupił od Włoch, to się nazywa ta technika Accumulate i ją opatentował. I teraz co on robi? Z tych wszystkich, z tej szeptuchy, z tej wiedzy, z tych składników potrzebnych do tego, żeby to miało 100% wchłanialność też dzięki tej technologii, i 100% natura eko gwarantuje nam Bara Herbs, tak? Robi to w postaci drażetek, landrynek, które wkłada się pod język. One mają natychmiastowe działanie, ponieważ od razu wchodzą do krwiobiegu i Maciej to czuć. Nigdy nie rekomendowałam żadnej firmy, dlatego że nigdy nie przypłynęło do mnie coś takiego, co by zrobiło mi coś takiego. Ja w pewnym momencie zrozumiałam, że ja byłam wrogiem jakiejkolwiek suplementacji. Wierzyłam w to, że jesteśmy w stanie to wydobyć z siebie, ale też zrozumiałam, że to jest tak jak z otoczeniem. Jeżeli otaczają cię sami maruderzy, ludzie, którzy ciągle narzekają, to albo nie wytrzymasz tego i znikniesz z tej przestrzeni, albo wchłoniesz, zostaniesz pochłonięty i ulegniesz i zaczniesz sam narzekać. Każdy z nas doświadczył jednego i drugiego, nie ma dobrego, złego. Po prostu liczy się to doświadczenie i wyciąganie wniosków, tak? I teraz, och, uciekła mnie puenta. Tak czy inaczej, Siergiej połączył właśnie 100% natury z najnowszą technologią, nanotechnologią. To jest taka linia przeciwstarzeniowa się, niby, ale dlaczego? Bo to jest skutek uboczny, dlatego że organizm wraca do równowagi i zaczyna wydobywać swój potencjał. Czyli ja zaczęłam od MLS-a, który jest na odrobaczywianie i uwaga, nie spotkałam się nigdy jeszcze z czymś takim, co by zmieniało mi pH w organizmie, że ja nie zabijam tych robali, które mogą być w mięśniu, w mięśniach, w mózgu, w sercu, wszędzie możemy mieć pasożyty, tylko ja dzięki temu MLS, co się nazywa, tej landrynce, którą wkładam na noc pod język, sprawiam, że kiedy one się budzą do aktywności, ja wytwarzam z kwaśnego środowiska alkaliczne, czyli zasadowe, i one po prostu przestają mieć żywiciela i się ze mnie wyprowadzają. Do tego dobrze jest stosować ALT, to jest z jednej strony na alergię, ale to jest ściśle powiązane z układem limfatycznym. Kiedy jest zaburzony układ limfatyczny, są alergie. Kiedy jest w równowadze, nie ma alergii. I jesteśmy w Unii, nie mogę powiedzieć, że to, o czym mówię, leczy, ale w Rosji leczy. I tak będzie ze wszystkim, o czym powiem. Jestem zafascynowana, kochani, naprawdę ze światła przyszło coś z odpowiedzi dla nas na tak wiele, dlatego że kiedy oczyścisz się z pasożytów, mi się tak podniosła świadomość, że ja nagle poczułam, że pasożyty są z cienia, one nie pozwalają podnieść nam świadomości. Każdemu, mnie się też wydawało, że jestem oczyszczona. Ja przyjmowałam ludzi, oczyszczałam ludzi po ajurwedyjsku i mieli... Tak, ale kiedy wzięłam MLS-a na odrobaczywienie, to zrozumiałam, że tylko mi się to wydawało. Tak jak wielu nam się wydaje, że coś mamy przerobione, coś przepracowaliśmy. My nie mamy takiego zadania, my mamy odkryć nową jakość, dlatego nie powinniśmy się bać nowej jakości, która przychodzi w odpowiedzi na nasze potrzeby. Tylko właśnie się przekonać do tego i zrozumieć, że teraz można w sposób prosty, wcale nie musimy walczyć, bo w sposób prosty możemy wrócić do równowagi. Dalej, ALT. Równocześnie biorąc, odrobaczywiając się, uruchamiając i oczyszczając układ limfatyczny, układ krwionośny, niwelujesz właśnie między innymi jako skutek uboczny, pozbywasz się alergii, tak? Masz oczyszczoną krew, oczyszczoną limfę. Fajerwerki są w uwikacji, ale to nie jest jakieś... Wiesz, jak siłą wodospadu, po prostu nie możesz uwierzyć w to, co z ciebie wychodzi. A czy to widok jest przerażający, co możemy znaleźć? Nie, tylko widzisz, dzieci kochają gadać o kupie. Pobawmy się teraz w dzieci. Zmiana całkowita konsystencji tego, co wydala. Wszystko praktycznie się zmienia. Gazy wychodzą, takie bdymki dosłownie. Jak czasami, jakby to przyrównać, jak te dzieci o kupach rozmawiają, benzyna się wyleje. To bardzo często na wodzie takie różne, no coś niesamowitego po prostu. W takiej postaci
postaci, a to wszystko będzie zależało od tego, jak człowiek się prowadził, więc teraz zastanówmy się nad jednym. Hipotetycznie załóżmy, że to, co zawsze mówię, jest prawdą, czyli odżywiam się zdrowo, dbam o swoje ciało, o higienę umysłu, dbam o miłość, dbam o wysoki poziom energii, to widać i czuć, ja nie muszę nikogo przekonywać do tego. Jestem dynamiczna, jestem radosna, jest zdrowo, wyglądam, mam 51 lat na karku, a czuję się dosłownie cały czas jak 28. Serio, a teraz mi się to podniosło. Do tego sobie, nie pamiętam w jakiej kolejności, ale włączyłam Grow. To jest coś niesamowitego. 320 antyoksydantów jest w tym Grow. To jest wzrost, to jest energia, to jest po prostu całkowita taka metamorfoza. Jest taki power po tym, i krótka historia, jesteśmy z Grzesiem w lesie głębokim, jest taka piękna ścieżka w dół, nikt tam stopy nie postawił, dość dużo śniegu, on tak fajnie chrupał ten śnieg, chwyciliśmy się za rękę i biegniemy i nagle czujemy się w tym samym czasie, że tak bardzo zmienił się nasz organizm, że czuliśmy, że biegniemy bez wysiłku, jakby po prostu cały potencjał ciała do biegu się uruchomił w taki sposób, że potrafiłam biec bez wysiłku, bez zadyszki. Fenomenalne, fenomenalne. Później masz na przykład coś takiego jak norm, wychodzi naprzeciw wszystkim cukrzykom przez dwa, żeby tutaj się zatrzymać, ważna historia, NRM, cukrzyca, trawienie, metabolizm też świetne na to, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Dlaczego to jest takie ważne? Ostatnio jadę z samochodem, rzadko słucham jakichkolwiek mediów takich publicznych, włączam radio, akurat wskakuje, że mamy nową plandemię cukrzycy. A ja już się cieszę, dlatego że firma Apergo ma produkt NRM, który, nie mogę powiedzieć leczy, ale wyszedł naprzeciw cukrzykom, tak? Gojenie ran, no mnóstwo atutów. Tutaj jest też, to jest piękne, że jak pójdziesz do apteki i kupisz tam to, co kupisz, to będziesz musiał przeczytać to, jakie jest przeciwwskazania i jakie są skutki uboczne. Tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Tutaj możesz rozpuścić to drażetkę w wodzie i podać niemowlakowi. Możesz ją rozpuścić i na oparzenia położyć. To jest po prostu fenomen, jak to działa. I do czego zmierzam? Mam przyjaciela na AWF-ie, który jak przeczytał składniki tego, to powiedział to, co większość po prostu produktów sobie wziął do przetestowania. I po kilku dniach na zapytanie, jak się czuje, napisał, że to jest po prostu top. A teraz Państwu powiem, kto to jest. To jest osoba, która wielokrotnie brała udział w triatlonach, która swojego syna doprowadziła do Mistrzostw Świata, która jeździ z kadrą na Mistrzostwa Świata i pisze o tym produktach Apergo, że to jest top. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że to działa, dlatego że ten człowiek jest dla mnie autorytetem, jeżeli chodzi o świadomość ciała, jego fizjonomię, jego rytmy oddechu, on jest instruktorem i uczy dzieci pływania, on bierze na skalę światową, niesamowity człowiek i obserwował na OWF i dzieci na przestrzeni tych 2 lat i odkrył, że średnia przyrostu wagi u dziecka to jest 6 kg. Przykra nowina. Dlatego, moi drodzy Państwo, to też można podać dzieciom. Możemy wrócić do równowagi, możemy wrócić do równowagi. Później masz całą linię na przykład relaksu, który działa fantastycznie. Naprawdę wydawało mi się, że głęboko śpię. To jest coś niesamowitego, jak ważny jest ten poziom naszej egzystencji, sen, jak się głęboko śpi i są różne fazy. Nagle na przykład Grzegorz dużo krócej śpi, a ja dużo dłużej śpię. Czyli u mnie była nadaktywność w działaniu, ja to czułam, bo kiedy Grzegorz, młodzieniec, pojawił się w moim życiu, wiadomo, młodszy facet, poderwał mnie do działania, to wiesz, ja z takiej stagnacji już troszeczkę musiałam się z tej rdzy otrzepać, więc gdzieś ten relaks czułam, jak on robi mi takie boom. Później jest Happy, które ma CBD, które w stanach depresyjnych i do tego są zawsze walory korzystne. Każdy z tych drażetek działa dodatkowo odumładzające. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mamy malutkie dziecko, ono ma 70% przyrostu tkanek, tych, które właśnie powodują w nas młodość, tych nowych komórek, a 30 obumiera. Później w Twoim wieku to jest 50/50, w moim to już zaczyna być 70/30. Powiedzmy, że to jest program, bo można to odwrócić właśnie, przywracając równowagę organizmowi. W związku z tym, kiedy dzieje się to, co dzieje, że możesz się zaopiekować brainem, brain to jest na mózg,
twój mózg odzyskuje równowagę, układ nerwowy odzyskuje równowagę. Bardzo, bardzo popularny w firmie Apergo drażetka, bardzo popularna, ale co najważniejsze, co od razu mi się wszystko połączyło, to teraz posłuchaj tego. Mamy SLD na stawy na przykład i teraz ciało pamięta. Ciało pamięta, weźmiesz sobie te drażetki, one zadziałają, wróci to do równowagi, ale tutaj jest myślokształt, on wyzwoli to samo, te same emocje, te, czyli też zapisane w myślokształcie, będą wywoływały za jakiś czas tą samą kontuzję. A teraz jak sobie wziąłeś i zrobiłeś kurację z SLD, albo wziąłeś sobie, zrobiłeś kurację, co proponuje z głębi serca MLS i ALT na odrobaczywianie układ limfatyczny, a później dbaj sobie o swoje ciało, co cokolwiek chcesz zrobić, to weź sobie Braina, żeby on zapisał ci i wytworzył nowe myślokształty. Genialne, po prostu genialne. Później słuchajcie, mamy Power Man. Wychodzi naprzeciw tej dolegliwości, która teraz naprawdę ma ogromną skalę, czyli impotencji, spadku libido u kobiet. Jest, bo jest produkt dla kobiet, dla mężczyzn, gdzie wszelkiego rodzaju sfery intymnej, jakiekolwiek dolegliwości, bezpłodność, coś niesamowitego, słuchajcie. Do tego mamy linię beauty, gdzie jest, to jest taki prawdziwy eliksir młodości. Ja sobie testuję, ja widzę, jak mi się na przykład wypłacają te główne zmarszczki. Nie tak dawno, jak wczoraj włączył się nasz filmik na YouTubie i widziałam swoje nagranie sprzed dwóch lat i widzę różnicę. I cieszę się, bo teraz nie chodzi o jakieś ego. Każdemu jest przyjemnie spojrzeć w lusterko i akceptować swoje odbicie, ale nie chodzi o próżność, chodzi o to, że zobaczcie, kiedy brakuje witamin w organizmie, to ciało jest bardzo mądre, ono weźmie z paznokci, skóry i weźmie z włosów, a kiedy jest w odwrotnej kolejności wysycone, to później daje skórze, paznokciom i włosom. I to widać, co ja mam w środku na zewnątrz, wiecie, i tu chodzi właśnie o ten argument, że ja się cieszę, że w odpowiedzi na to, co przez tyle lat mówiłam, przyszło coś, co mi pomogło, czyli to, że ja mogę świeżym powietrzem oddychać we własnym domu, kiedy jesienią i zimą spędzam więcej czasu, że mogę pić czystą wodę, że ona mi smakuje, że ja ją jeszcze sobie strukturyzuję, że mogę się odżywiać dzięki linii APL GO, tak naprawdę tak odżywiać, że przywrócę mojemu organizmowi równowagę. Czyli dostałam odpowiedzi na wszystko, czym do tej pory się dzieliłam. Mało, to jest jeszcze mało, to tak naprawdę było ściśle powiązane z intencją kolejną moją, że ja z Grzegorzem zobaczyliśmy, że my mamy wszystko. Cudownie byłoby dopieścić naszą sferę finansową, tak żeby być wolnym od systemu. I to po prostu też przyszło, bo właśnie firma APL GO umożliwia w sposób bardzo lojalny, bo 63% swoich wygenerowanych dochodów oddaje ludziom, którzy są partnerami. Naprawdę godnie można podnieść sobie status. Jest tyle ludzi, którzy stracili pracę. To jest fantastyczny pomysł. Dlaczego? Dlatego, że ja nie wstydzę się już godnie zarabiać za to, że dzielę się bardzo dobrą rzeczą, która może być odpowiedzią na bardzo wiele dolegliwości, a tym samym, kiedy ciało wraca do równowagi, to wzrasta nasza świadomość. Kochani, naprawdę możemy spojrzeć inaczej na ten świat. To jest cudowne. W tak krótkiej chwili, bo 19 listopada podpisywałam umowę z firmą APL GO, jakkolwiek to zabrzmi, ma i nie ma to dla mnie znaczenia. Z jednej strony ma, bo dla niektórych będzie to wyznacznikiem. Jestem już diamentem w tej firmie. Nigdy mi się nie udało tak szybko zrobić kariery. Dlaczego? Dlatego, że wierzę w to, co robię, bo czuję, co mi to robi. I dlatego uważam, że każda z osób, do której docierają takie dobre nowiny, jak gdyby dzisiaj ma w obowiązku dzielenia się właśnie tym, jak my możemy wpłynąć na jakość życia. Dlatego jak pytasz mnie, jak możemy ukształtować nowy rok właśnie w taki sposób, że poprzez takie firmy możemy wyjść z systemu, wrócić do równowagi, spojrzeć inaczej na nasze rzeczywistość i być przygotowanym na te wysokie wibracje. Bo jeszcze jedna rzecz przez dwa najbliższe lata może się dziać i dlatego tak bardzo ważne jest to, żeby mieć wysokie wibracje. Zadajmy sobie takie mądre pytanie. Jest tak wiele teorii. Jedna z nich jest taka, że to wszystko to depopulacja, że ma nas być mniej, a z drugiej strony można byłoby zadać sobie takie pytanie, jak to jest, że wiemy, po co to jest zrobione,
ale z drugiej strony ci ludzie odchodzą, to jak to jest zabijać swoje wojsko, coś tu nie gra. To pytanie mnie mocno zatrzymało, przyszło coś do mnie w odpowiedzi, podzielę się to w taki sposób, żebyście pomyśleli o tym bardziej, że warto jest zadbać o to, żeby mieć ciało w równowadze, przestańmy się oszukiwać, co wkładamy do buzi, w jaki sposób oddychamy, jaka jest higiena naszego umysłu. Zdajmy sobie sprawę z tego, że bardzo często się oszukujemy. Prosty przykład, kocham tą osobę, nic do niej nie mam, ale to jest taki przykład, który pokaże wielu z nas, jak czasami wygląda rzeczywistość drugiej osoby i jak wygląda na przykład z mojego punktu odczucia. W każdym, przeczytam wam coś, nie będę się rozczytywać, ale przeczytam jedną, jedyną rzecz. MLS, ten neodrobaczywianie, jaki on ma skład i to jest skład częściowo podany, ponieważ częściowy skład jest opatentowany, ale posłuchajcie teraz składu MLS-a, tego, który wyprowadza robaki z naszego ciała. Suszony tymianek, suszone korzenie imbiru, suszony cynamon, suszone korzenie kurkumy, suszone goździki, suszone korzenie lukrecji, suszone kwiaty rumianku, suszone liście eukaliptusa, suszone karczochy, suszone nasiona kozieradki, suszone korzenie mniszka lekarskiego, suszona kalendra, suszona żurawina, suszone pestki dyni, mielone orzechy cedrowe, suszona papaja, suszona mandarynka, suszony grejpfrut, suszona czarna porzeczka, suszone orobianko. Do tego kora rokietnika, tymianek, kozieradka, owoc kolendry, banan, cynamon, morwa, rdestowiec, rozmaryn, echinacea, mandarynka, papaja, koniczyna, korzenie pęsa na herbatę, korzeń lukrecji i tak dalej, i tak dalej. Znaczy ja bym pomyślał, że to taki dość spory zasób zielarza. Tak, i dlatego ma to takie działanie, że nie zabija nam tych pasożytów, które wytwarzają patogeny, które wytwarzają wszystkie stany zapalne w organizmie, atakują nasz organizm, tylko wyprowadza i zalecana kuracja jest z altem, który jednocześnie ma wpływ na układ krwionośny, na układ limfatyczny. Zobaczcie, ile tutaj jest natury. I teraz, wracając do tej mojej kochanej duszy, która akurat mnie tak zainspirowała, 100% niesyntetyczny syrop glukozowo-fruktozowy. Już ktoś przyczepia się do tego, że tam jest syrop fruktozowo-glukozowy. Po pierwsze naturalny, po drugie 0,05%. Gdyby ktoś, dziecko, dorwało całe takie opakowanie, gdzie są dwa blistry po 15, czyli kuracja miesięczna i zjadło, to nic mu nie będzie, ponieważ nie przekroczy nawet dziennej dawki cukru. I do tego zwraca mi na to uwagę ktoś, kto się objada ciachami, ale takimi zdrowymi ciachami. I wtedy się tylko uśmiecham. I się uśmiecham właśnie do tego, że czasami nie widzimy siebie w prawdzie. Dlatego to nie jest nic złego. To nie jest nic złego. Spojrzeć na siebie w prawdzie i zobaczyć, co jest moje, co nie jest moje, czy ja naprawdę tego potrzebuję, czy nie potrzebuję. Zadawać sobie więcej pytań. W jakim świecie chcę żyć? Jak można się z tobą skontaktować? Wiesz co, najlepiej do nas napisać, ponieważ ja jestem od tego pierwszego kontaktu, a Grzegorz jest fenomenalny od tej drugiej strony, prowadzi, wysyła maile z większą ilością informacji. Oczywiście tutaj zapraszamy nie tylko do tego, żeby doświadczyć, chociaż w tej kolejności byśmy polecali, żeby każdy sobie doświadczył działania, a później gdyby poczuł działania, a na pewno poczuje, to gdyby też poczuł taki zew tego, że chce się dzielić dobrą nowiną, to zapraszamy też do partnerstwa. Naprawdę godne pieniądze można zarobić. Świetna struktura, jeżeli chodzi o multilevel marketing, jest, że tak powiem, dwunożny, binarny i dobrze to wygląda przy 63% dzielenia się dochodem, to naprawdę dobrze to wygląda. Można z wielu dziedzin zarobić godne pieniądze. Jakiś mail? Telefon? lkkrzyżaniak@gmail.com. Na tego maila na pewno najlepiej napisać i wtedy mamy takiego tak zwanego gotowca, wysyłamy więcej informacji i jesteśmy w kontakcie. Bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę. Moim i państwa gościem dzisiaj była Ela Krzyżaniak. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.